Do pożaru w salonie Mercedesa przy ulicy Olsztyńskiej doszło w środę około godziny 20. Przez ponad 2 godziny z ogniem walczyło 17 zastępów Straży Pożarnej z Wrocławia i okolic. Pożar rozpoczął się w części środkowej, w magazynie części zamiennych. Na szczęście tam został też zlokalizowany. Na większą część budynku nie został, pożar nie rozprzestrzenił się. W wyniku pożaru nad magazynem zawalił się dach. Zniszczeniu uległa też konstrukcja antresoli. Na szczęście obeszło się bez ofiar. Jak my przyjechaliśmy, osoby, które tutaj pracowały, opuściły już budynek. Ze względu na uszkodzenia konstrukcji, o tym, czy budynek będzie nadal mógł być użytkowany, zdecyduje teraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.